Witajcie, z tej strony Adam Dębowski. Moją gościnią jest Aneta Brodzińska, studentka wkrótce, absolwentka Szkoły Terapii i Coachingu. Aneto, jaka jest Twoja historia? Co Cię do nas sprowadziło? Dlaczego wybrałaś naszą szkołę? Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Z tej strony Aneta Brodzińska. Dlaczego wybrałam szkołę? To jest bardzo dobre pytanie. Ja jestem osobą bardzo mocno poszukującą. Generalnie rozwojem osobistym interesuję się od blisko 20 lat. I bardzo, bardzo mocno poszukuję. Ja nie wierzę w przypadki i zapewne powiem coś zabawnego, ale prawdziwego. Sobota, po południu, sprzątam. I w pewnym momencie miałam już tak serdecznie tych obowiązków domowych, że stwierdziłam, a zrobię sobie przerwę. I ta przerwa wyglądała tak, że zaczęłam sobie przeglądać telefon i w tym momencie co zobaczyłam? Zobaczyłam, że za 5 minut zaczyna się webinar z kim? Nie z kim innym, tylko z Adamem Dębowskim. Więc stwierdziłam, że siłą rozpędu wejdę. Obejrzałam ten webinar i na tyle zainteresowałyśmy swoją ofertą, że stwierdziłam, że zadzwonię, dopytam, o co chodzi. Natomiast ja z wykształcenia jestem prawnikiem, mam swoją kancelarię, jestem również mediatorem sądowym. I sytuacja wygląda w ten sposób, że cały czas szukałam jakiegoś dopełnienia mojej wiedzy, takiego dopełnienia mocno praktycznego, może ćwiczeń, może lepszej umiejętności zrozumienia drugiego człowieka, zarówno w mojej pracy, jak i w życiu osobistym, bo jednak z drugą osobą spotykamy się całe życie w różnych sytuacjach. I generalnie to mnie chyba jest trudno przekonać do czegokolwiek, natomiast to, o czym mówiłeś na tym webinarze i w jaki sposób to mówiłeś, na tyle zaświeciło mi czerwoną lampkę, że stwierdziłam, ok, wysyłam maila, dzwonię, dopytuję. Co ciekawe... Czyli nie czerwoną lampkę ostrzegawczą, uważaj na tego człowieka, tylko czerwoną, która cię zachęciła. U mnie zazwyczaj jest na przekór, więc wcale mnie to nie dziwi, ale rzeczywiście tak to wyglądało. I co ciekawe, ja miałam bodajże... To była sobota po południu, a do niedzieli, do wieczora trzeba było się zdecydować na zapisanie się do szkoły. Więc jedna noc, w ogóle co to było, ale skąd mi się to wzięło, a dlaczego to do mnie przyszło i analiza, paraliza. Niedziela, bardzo szybka korespondencja z Wami, jak to wygląda, jakie są warunki, co zyskam i stąd jestem. I była to jedna z lepszych decyzji w moim życiu, której zdecydowanie nie żałuję i nie będę żałowała. A czy to było związane z tym, że przez 20 lat interesowałaś się rozwojem, szukałaś jakiegoś dopełnienia, ale wiedziałaś, że chcesz się uczyć w kierunku bycia coachem, trenerem czy terapeutą? Czy zapisując się na szkołę nie myślałaś o jakby zawodzie, tylko bardziej, nie wiem, swoim procesie albo czymś więcej? Co tutaj było tą kropką nad i z perspektywy właśnie tego rozwoju swojego, no i decyzji nie o dwudniowym szkoleniu rozwojowym, tylko jednak w długim procesie prawie dwuletnim? Szerzej. Zdecydowanie nie myślałam o zawodzie, myślałam o dopełnieniu, myślałam o tym, aby mieć narzędzia, które mi pozwolą zrozumieć lepiej siebie, no bo jednak jak mówi się, że jeżeli chcesz coś zmienić, zacznij od siebie. Więc te 20 lat powodowało, że moja praca nad sobą i praca z tytułu wykonywanego zawodu dawała mi, powiedzmy, jakąś ścieżkę zawodową, pozwalała mi się rozwijać, ale cały czas brakowało mi tego czegoś, bo ja mogę pójść do księgarni, kupić sobie książkę i przeczytać tych książek multum, natomiast ty dajesz coś więcej, bo dajesz praktykę, dajesz ćwiczenia, dajesz namacalne narzędzia, dzięki którym możemy zarówno procesować siebie, jak i klienta, jak i zrozumieć i siebie, i klienta, i zachowania, i funkcjonowanie, i tak dalej. Powiedziałeś, że nie żałujesz tej decyzji, to patrząc na te wszystkie miesiące, które są za tobą, co szkoła ci dała, co wniosła do twojego życia?
czy pracy? Oj, tutaj pewnie by nam czasu zabrakło, gdybym zaczęła się rozgadywać. Mamy czas. W pierwszej kolejności myślę, że takie bardzo głębokie zrozumienie drugiego człowieka. Funkcjonowania zasad ludzkich, ludzkiego zachowania, psychiki ludzi. To jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że bardzo ważną rzeczą, którą powiem, to jest wgląd w samą siebie. Nie uświadamiałam sobie, ile rzeczy mamy nieprzerobionych. Czy to z dzieciństwa, czy to z jakiegokolwiek etapu naszego życia. Jeżeli się nie chodziło do psychologa, jeżeli nie miało się styczności z pewnymi narzędziami, to tak naprawdę rodzimy się, funkcjonujemy, umieramy. Mało kto zastanawia się, że coś wynika z czegoś, że to, że rodzice postępowali tak, to niekoniecznie jest zła wola, chęć zrobienia komukolwiek krzywdy, ale są to jakieś mechanizmy, którymi się kierują, dzięki którym funkcjonują, ale też niekoniecznie są to ich mechanizmy, tylko nabyte, które im wmówiono, że tak powinno być i tak dalej, i tak dalej. Zrozumienie tego spowodowało, że bardzo mi się otworzyły oczy. I powiem wprost, wiele osób wykreśliłam ze swojego życia, a wiele osób polubiłam. Tak po prostu, takimi jakimi są, bez chęci zmiany ich, akceptując im ich takimi jakimi są. I na koniec, a może przede wszystkim, szkoła dała mi ogrom wiedzy. Ogrom wiedzy praktycznej, ogrom wiedzy teoretycznej, wspaniałych ludzi, których poznałam, co też jest bardzo istotne i mam przeczucie, że te znajomości pozostaną na lata i takie wzajemne wsparcie i zrozumienie. I może tyle, bo naprawdę mogłabym dużo mówić. A z perspektywy samej właśnie metod, jaka jedna, dwie metody uważasz, że są takie najważniejsze dla ciebie, bo stosujesz je albo na co dzień, albo może jeśli zaczęłaś już praktykę, to widzisz, że w pracy z drugą osobą i są tobie najbliższe, ale jednocześnie są najskuteczniejsze według ciebie. Tak, ja praktykuję od samego początku i mówię, i z racji bycia mediatorem sądowym, ta praktyka była jeszcze przed szkołą, aczkolwiek bez pewnych umiejętności, które nabyłam w szkole. Wiesz co, trudno mi jest wyłuskać tak naprawdę dwie, czy w ogóle kilka metod, które dają mi najwięcej, bo w zależności od tego, z kim mam do czynienia, to dobieram narzędzie, które w mojej ocenie będzie odpowiednie. Ja mogę powiedzieć przez pryzmat samej siebie, może tak będzie lepiej, które stosuję sobie, sama na sobie, w momencie, kiedy coś zaprząta mi głowę, z czymś sobie lepiej, mniej radzę. Na pewno jest to 6 pytań zdrowego myślenia. Bardzo proste, bardzo przyjemne ćwiczenie, gdzie zagłębiając się w nie, tak naprawdę dochodzę do sedna, ale o co ci tak naprawdę chodzi, tak? Po co to roztrząsasz? Co jest dla ciebie zdrowe, co jest dla ciebie niekorzystne i tak dalej, i tak dalej. No i nasza ukochana metafora, która jest po prostu najcudowniejszą metodą i nawet robiąc sobie samemu, potrafię dochodzić do takich przemyśleń, do takich wglądów w siebie, że nagle sobie uświadamiam, że to moje 50 lat życia było po prostu jedną wielką ściemą i takim pływaniem dosłownie po powierzchni, gdzie całe moje jestestwo jest głęboko, głęboko niżej i głębiej, tak? Więc myślę, że jeżeli miałabym wymienić, to na pewno byłyby to te dwie metody. No to piękne, chociaż użyłaś takiego brutalnego stwierdzenia, że jak zadziałała na ciebie świadomość, że całe poprzednie życie było takim ślizganiem się? To nie było depresyjno-bolesne i doprowadzające do
ucieczki i tak naprawdę uświadomienia sobie, no bez sensu, że weszłam na szkołę, skoro taką prawdę sobie uświadomiłam, jak z tym sobie jakby poradziłaś, jak to dźwignęłaś taką mocną prawdę? Ja jestem osobą bardzo mocno czującą. Ja czułam, że są rzeczy głębiej. Ja wiedziałam, że ja kiedyś się do tego dokopię. Czy było to bolesne? Tak, oczywiście, że tak. I skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie. Natomiast wchodząc do szkoły, ja weszłam do tej szkoły świadomie. Ja wiedziałam, że zacznę od siebie i od swoich procesów, od swoich przemyśleń, swojego przerabiania. Ja weszłam do tej szkoły świadoma, że wyjdę z niej inna. Ja wiedziałam, że ten Adam Dębowski tak mi namiesza w głowie, że po blisko 2 latach ja stanę, odwrócę się do tyłu i powiem, mimo wszystko to nie był zmarnowany czas. A z prostego powodu, gdybym nie przeszła tego, co przeszłam, po pierwsze nie byłabym tutaj, gdzie jestem, a po drugie nie byłabym taka, jaka jestem. I gdybym miała cofnąć czas, to na pewno bym niczego nie zmieniła. Rozumiem, czyli takie po prostu kolejne etapy zgłębiania i odkrywania. I ostatnie pytanie, komu byś poleciła taką szkołę? I dlaczego? Powiedziałaś dużo o sobie, ale jak patrzę sobie na innych, patrzę sobie też na studentów ze swojej edycji, dla kogo jest ta szkoła z twojej perspektywy? Mówiąc lakonicznie, dla wszystkich. Natomiast osobiście uważam, że na pewno jest to dopełnienie dla osób, cudzysłów, z branży, czy to psychologów, czy to socjologów, dla każdej osoby, czy HR, dla każdej osoby, która pracuje z człowiekiem. Dla mnie, jako dla mediatora, prawnika, gdzie ta styczność z drugą osobą jest codziennie, jest to ogromna wartość dodana. Natomiast mówiąc dla każdego, mam na myśli, jeśli ktoś nie ma zamiaru pracować w zawodzie, czy to terapeuty, czy coacha, czy jako wsparcie psychologiczne dla innych osób, po tej szkole, tak jak powiedziałam, stanie się innym człowiekiem. Więcej zrozumie, więcej, na pewno ogrom przeżyć doświadczy, czasem bolesnych, zgadza się, ale sumarycznie cudownych przeżyć, które pozwolą świadomie przeżyć resztę życia. Więc nawet jeśli ktoś, tak jak powiedziałam, nie ma zamiaru pracować, to zdecydowanie warto tą szkołę zrobić dla samego siebie. Super, bardzo Ci dziękuję za to zaufanie wiele miesięcy temu, za odwagę wchodzenia w niełatwe procesy, jak to mówi jeden z naszych najlepszych absolwentów i dyrektor naszego Centrum Terapii, Wojtek Wolnik. Mogę Ci zagwarantować to, że dojdziemy do prawdy, ale nie mogę zagwarantować Ci komfortu i jesteś tego potwierdzeniem, ale ważne, że ta prawda, którą odkrywamy, jest właśnie tym cudownym przeżyciem, o którym mówisz. Także dzięki Ci bardzo za to zaufanie, gratuluję Ci, że dotarłaś do tego etapu, no i trzymam kciuki za wkrótce egzamin ostateczny, który będzie również po prostu kolejnym etapem. To ja dziękuję za wszystko, co nam dajesz, za cierpliwość do nas, zrozumienie i czasami takie pozwolenie nam na to, żebyśmy też popełniali błędy. Bardzo dziękuję. Super, bo dzięki, to też dziękuję. Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję.